A my wracamy do naszej dyskusji. Anna Milczanowska, z tego co pamiętam, była przy głosie. Gdybyśmy mieli możliwość, to spróbujmy przed ten MSZ jeszcze wrócić i by obrazek pokażmy, co tam się dzieje. Anna Milczanowska przy głosie. Panie doktorze, tak mówi wam i o tej ustawie Instytutu Pamięci Narodowej, którą musieliśmy przerabiać. A co tam było zapisane? Tam było zapisane, żeby w kodeks karny wpisać artykuł, że będą karane te osoby, te podmioty, instytucje, może i państwa, które obarczają Polskę za rzeczy, których nie dokonała, jeżeli chodzi o Holokaust, za wszystkie kłamliwe pomówienia. Więc cóż takiego złego się stało? I wtedy, owszem, po tym larum złagodziliśmy te zapisy. My musimy przede wszystkim chronić naszego państwa, dbać o jego dobre imię. To jest najważniejsze, a nie w sprawie jakichś tam fałszywie pojętych interesów dogadywać się, dawać się poklepywać po ramionach przez przedstawicieli rządów innych narodowości. Mówiłam o tym, że nie jestem antysemitką, mówiłam o tym, że Polska zawsze była otwarta na przyjęcie ludzi pochodzenia żydowskiego, że często Żydzi, Polacy żydowskiego pochodzenia brali udział również i w powstaniach, czy powstaniu styczniowym i tak dalej, też walczyli o Polskę, więc taki przez kilkadziesiąt lat i działo to się za czasów komunistycznych, ale głównie za czasów, kiedy przechodziliśmy transformację, Polska nie przypilnowała tego, że nasz kraj jako ten główny był wskazywany, że brał udział w Holokauście. Nie Niemcy. Tam, tak jak pan redaktor powiedział, tam byli jacyś naziści. Ktoś tam. Ale nie Niemcy. Polskę obarczano i co najgorsze, robili to nasi naukowcy. I to jest hańba. I do tej pory próbują i cały ten światek celebrycki, dziennikarski, te elity tak zwane, przepraszam, że trochę naśladuje warszawiaków. Nie, warszawiaków warszawiaków pani nie naśladuje, pani naśladuje walsiawiaków, a to jest różnica. Dobrze. Którzy zachwycają się, wystarczy, że któryś z tych pseudonaukowców coś tam piśnie i wszyscy wpadają w zachwyt, a oni co robią? Oni szkalują Polskę. I tacy ludzie w ogóle nie powinni być nazywani ani profesorami, ani naukowcami, ani nie powinny być ich prace drukowane. Nienawidzą naszego kraju. Nienawidzą Polski i dlatego na arenie całej międzynarodowej nasz kraj szkalują. I to tak odnośnie tych naszych kontaktów. Wiemy, że ilokroć dochodziło do wyborów w Izraelu, pan Netanjahu posuwał się do takich bardzo okrutnych zachowań i przedstawiciele również Izraela tego typu rzeczy robili. To trzeba wreszcie naprawdę krótko się od tego odciąć i dbać o godność, o naszą narodową godność, godność państwa polskiego, które przecierpiało na przestrzeni dziejów i tej również historii najnowszej bardzo wiele. I Piotr Cieplucha. Więc o to mi najbardziej chodzi, nie tylko mnie, ale mojemu środowisku. No tutaj sprawa jest złożona i wielopłaszczyznowa. Zacznijmy może od głównego wątku, czyli to, czy dzisiaj ambasador Izraela pojawi się w MSZ-cie. Moim zdaniem nie mam tutaj co do tego złudzeń. Ja chciałem zwrócić uwagę na to, że nie ma zasady, nie jest realizowana taka sztandarowa zasada wzajemności w dyplomacji, bo Polska obecnie nie posiada swojego przedstawiciela w placówce dyplomatycznej w Izraelu tej samej rangi, co właśnie ambasador Izraela w Polsce. Już tutaj. Ale teraz też trzeba przyznać całkowicie obiektywnie, że najlepszym polskim ambasadorem w Izraelu był Marek Magierowski. To też dziwne, że z Izraela został przeniesiony do Stanów Zjednoczonych. No, tu już trudno mi na to odpowiedzieć, bo nie ja podejmowałem taką decyzję. Niemniej jednak mieliśmy do czynienia na przestrzeni zwłaszcza ostatnich kilku lat
z wieloma takimi sytuacjami, gdzie naprawdę poddawano ciężkiej próbie te relacje polsko-izraelskie. Ja przypomnę, że za rządów Zjednoczonej Prawicy udało się doprowadzić chociażby do tego, że wycieczki z Izraela przestały być ochraniane przez funkcjonariuszy Mossadu, którzy z bronią paradowali po ulicach, którzy bardzo śmiale sobie poczynali. Mieliśmy takie sytuacje, jak chociażby niechęć do tego, żeby odprawiono katolicką modlitwę na terenie Muzeum Auschwitz-Birkenau, gdzie przecież musimy pamiętać o tym, że w zdecydowanej większości to obywatele polscy byli ofiarami tej niemieckiej machiny śmierci, która właśnie w Auschwitz funkcjonowała. Zarówno tych, którzy byli narodowości żydowskiej, jak i tych, którzy byli narodowości nieżydowskiej. Tutaj ten problem będzie też, ta sytuacja w Izraelu będzie rzutowała też na cały system bezpieczeństwa na świecie, bo przecież to państwo stanowi zwornik bezpieczeństwa w regionie Bliskiego Wschodu. Stany Zjednoczone właśnie na Izrael postawiły, budując system bezpieczeństwa w tamtym rejonie świata, podobnie jak na Koreę Południową i Japonię na Dalekim Wschodzie i na Polskę i państwa Europy Środkowo-Wschodniej dzisiaj, w momencie, kiedy mamy atak Rosji na Ukrainę i jednak postępujące zagrożenie ze strony wschodu. Ja bym chciał również zwrócić uwagę jeszcze na jeden ważny element w tych relacjach polsko-izraelskich. To ja mam informację z ostatniej chwili i nie chodzi o samego ambasadora, ale o to, co dzieje się w Izraelu. Dowódca armii izraelskiej Herzi Halewi pozbawił stanowisk dwóch wysokich rangą dowódców, którzy brali udział w uderzeniu na konwój humanitarny World Central Kitchen w strefie Gazy, podają izraelskie media. W ataku zginęło 7 wolontariuszy, w tym Polak Damian Sobul. Z Przemyśla dodajmy. Czyli coś się jednak dzieje. Coś się jednak dzieje, ale to też chyba nie jest jednak reakcja adekwatna, no bo z prasy izraelskiej wiemy o tym, że służby tamtejsze zdawały sobie sprawę z tego, jaka jest sytuacja w tym konwoju humanitarnym, że prawdopodobieństwo tego, że przebywa tam jakiś terrorysta, jest niewielkie, a że stanowi zagrożenie, no to już w ogóle było minimalne i zdecydowano się poświęcić życie między innymi właśnie Polaka, który tam funkcjonował i ofiar. Tam pojawiły się również informacje tego typu, że to nie, powiedzmy, czynnik ludzki zawinił, tylko sztuczna inteligencja. To się ponoć nawet ten program jakoś Lawenda nazywa. No, ale sztuczną inteligencję zawsze nadzoruje człowiek. To nie jest tak, że sztuczna inteligencja funkcjonuje sobie w oderwaniu od instytucji, więc na pewno musiało być jakieś niedopatrzenie i ktoś ponosi odpowiedzialność za tego typu działania. Na pewno ta sytuacja będzie rzutowała na relacje polsko-izraelskie, które już, tak jak powiedziałem, do niedawna były także mocno napięte. Ja jeszcze dodam, że te państwa, które zaliczamy do kręgu islamu, które gdzieś często też oskarżamy o to, że wspierają międzynarodowy terroryzm, proszę zauważyć, że relacje chociażby polskich służb dyplomatycznych z przedstawicielami właśnie z tego kręgu cywilizacyjnego są o wiele bardziej partnerskie niż nasze relacje z Izraelem. Ja także nie jestem antysemitą, ja bardzo chętnie odwołuję się do... Ale wie pan, co mówią semici, że każdy, który mówi, że nie jest antysemitą, jest jak najbardziej. No, ale akurat Polacy są tym narodem, który najbardziej poświęcił się dla narodu żydowskiego, już przyjmując kilkaset lat temu Żydów, którzy byli wyganiani z innych części Europy. Polacy stanowią ten naród, który ma najwięcej przedstawicieli spośród sprawiedliwych wśród narodów świata. To mówi samo za siebie. Zresztą ci, którzy dzisiaj nakręcają tą spiralę nienawiści przeciwko Polsce i Polakom, to nie są ci Żydzi, którzy są potomkami tych, którzy byli ofiarami niemieckiej machiny śmierci, tylko często to są na przykład ci Żydzi, którzy w latach 80., 90. z państw byłego bloku sowieckiego wyemigrowali do Izraela. To oni dzisiaj w zdecydowanej mierze nakręcają tą spiralę nienawiści. Względnie ci, którzy wywodzą się zza oceanu i także niewiele mieli wspólnego z tą tragedią, która na naszych terenach za sprawą Niemców miała miejsce. Mhm. Panie senator? Ja bym chciała może bardziej przejść do tego, co się powinno wydarzyć teraz, jeśli chodzi, bo wydaje mi się, że jednym z czynników
właściwie z osób wpływających na to, że te stosunki polsko-izraelskie pogarszają się, jest ambasador Izraela. Absolutnie. Jego postawa, jego wypowiedzi. Ja bardzo się dziwię i to będzie też sprawdzian. Ale to momencik, to sprawdźmy, bo zdaje się, że jest tam Michał Gwardyński przed MSZ-em. Jeżeli jest, to spróbujmy się z nim połączyć. I proste, krótkie pytanie do Michała. Jeżeli się słyszymy, widzimy. Dzień dobry, Michale. Dzień dobry, ja słyszę. No to fantastycznie. Ja mam tylko krótkie pytanie, takie wstępne, a porozmawiamy sobie za momencik trochę dłużej. Czy pan ambasador Izraela przyjął zaproszenie naszego MSZ-u i o godzinie 10 się stawił? Na ten moment ambasadora Izraela na terenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych nie ma. Być może dojedzie on za chwilę jakimiś bocznymi drzwiami, natomiast w tym momencie wedle stanu na godzinę, w której teraz jesteśmy i nadajemy dla Państwa na żywo, 10.20 ambasadora Izraela nie ma na miejscu, natomiast być może ambasador Izraela oczekiwał na ten komunikat, o którym przed chwilą wspomniałeś na antenie i przyjedzie z czymś do Ministerstwa Spraw Zagranicznych z informacją już mówiącą o dymisjach, które nastąpiły w izraelskich siłach zbrojnych. Mhm. Dziękuję na razie, za chwileczkę wracamy do naszej rozmowy. Tak, no bo ta dymisja to jest oczywiście bardzo ważny krok i myślę, że ta intuicja, że być może pan ambasador czekał na tę informację, może być słuszna, ale pan ambasador w ostatnich dniach bardzo rażąco wykonywał swoje obowiązki jako ambasador Izraela w Polsce i myślę, że doprowadził do sytuacji, w której pewne relacje między nim a MSZ-em mogą już nie zostać naprawione. I chciałabym tu podkreślić, że wydaje mi się, że niezależnie od tego, kto by siedział w tym MSZ-cie, jego postawa byłaby dokładnie identyczna. Ja nawet miałam taką refleksję przedwczoraj, że trochę rozpoczął się jakiś wyścig pomiędzy ambasadorami Rosji i Izraela o to, kto bardziej jakby wystąpi przeciwko Polsce. No, powiem szczerze, że jest to absolutnie niezrozumiałe. Myślę, że kolejnym krokiem po tych dymisjach, które się odbyły w siłach zbrojnych Izraela, byłoby wymiana ambasadora w Polsce, jeśli państwo Izrael chce naprawić stosunki dyplomatyczne z Polską. Proszę państwa, to ja tylko tak na sekundkę. To państwo też sobie wygooglają, żeby sobie, albo nawet nie musicie googlać, bo przecież macie świadomość, macie wiedzę. Bo warto sobie też przypomnieć taką operację, którą Polska prowadziła. Ona miała swoją nazwę, to była operacja Most. I dzięki Polsce rosyjscy Żydzi mogli się dostać do Izraela. To tylko tak na marginesie wspominam. No tak, no dzisiaj mamy naprawdę sytuację taką, że państwo Izrael nie przyjmuje głosów krytycznych odnośnie prowadzonej przez swój rząd polityki, która, jak już wspomniałam, jest polityką, którą trudno nazwać inaczej niż ekstremizmem wobec ludności palestyńskiej. Natomiast to, co robi pan ambasador w Polsce, oskarżając wszystkich, którzy go krytykują właśnie o antysemityzm, o podnoszenie tych nastrojów antysemickich, bardzo źle rzutuje na relacje polsko-izraelskie. I wydaje mi się, że dzisiaj dobrym ruchem ze strony Izraela byłoby wymiana pana ambasadora. Nie spodziewam się, że do tego dojdzie, biorąc pod uwagę w ogóle postawę rządu izraelskiego dotyczącą całej tej sytuacji i tej eskalacji i tej polityki, którą prowadzą w strefie Gazy w Palestynie. I bardzo dziękuję za te analizy. No dobrze, tak, pani senator. Natomiast jeszcze uciekła mi myśl, więc chyba już. To tak, pani poseł Milczanowska, krótko. Stawi się pan ambasador, czy się nie stawi? Nie wiem, moim zdaniem nie przyjdzie. Piotr Ciepluga? Wydaje mi się, że przyjdzie. I najszybciej niech opuści nasz kraj. Piotr Ciepluga? Powinien. Po tym, co zrobił, to jest no, danie nam w twarz, panie redaktorze. Nazywajmy rzeczy po imieniu. Znaczy, jest ryzyko, proszę państwa. Będę jakoś tłumaczył, próbował przynajmniej. Być może korki są w Warszawie, być może taksówkarze zablokowali dojazd do ambasady. Tak jak dziwnym trafem autobus komunikacji miejskiej swojego czasu zablokował wyjazd prezydentowi z Belwederu. Ja też jeszcze chciałabym podkreślić jedną rzecz, która jest bardzo istotna w tej sytuacji. To, że ambasador sobie nie przychodzi do MSZ-u,
nie jest jego autonomiczną, personalną decyzją. Ale czy wypowiedź na temat sytuacji to jest jego wypowiedź? Nie pojawił się ambasador Rosji, tylko wyjechał do Rosji. Moim zdaniem jest bardzo niepokojące dzisiaj i to jest być może temat na zupełnie inny program i oddzielną audycję. Przypomnę, proszę Państwa, że poglądy wygłaszane w tym studiu w Domu Wolnego Słowa są poglądami wygłaszanymi przez osoby, które przyjmują zaproszenie i do Domu Wolnego Słowa przychodzą. Proszę od razu... Nie, no, chciałem zażartować, bo wie Pani, tutaj jakakolwiek wypowiedź, to od razu jest odbierana jako antysemicka. Nie, ja powiem uczciwie, ja będę broniła i broniłam Hanuki w Sejmie, ale będę też stawała po stronie ludności, cywilnej ludności palestyńskiej, która jest dzisiaj eksterminowana i decyzję o tym podejmuje rząd państwa Izrael, który prowadzi taką, a nie inną politykę wobec tej ludności. I to jest moje stanowisko. Natomiast... wydaje mi się, że rząd Izraela mimo wszystko nie pozwoli sobie dzisiaj na to, żeby ambasador się w MSZ-cie nie pojawił. Tym bardziej, że takie informacje pojawiają się, że oto w Izraelu zapanował popłoch, ze sklepów jest wykupywane wszystko, co tylko możliwe, ponieważ Iran się wściekł i będzie próbował podjąć akcję odwetową. Jeżeli pan ambasador Izraela stanowczo odmówi, to siłą rzeczy jego rząd będzie musiał podjąć jakieś decyzje i jakieś kroki, bo on odmówi wykonania obowiązku po prostu. Tak mówię, to nie jest jego autonomiczna decyzja, czy on w tym MSZ-cie się pojawi, czy nie. Tak to jest decyzja, tak de facto on reprezentuje Piotr swój Cieplucha. Rząd. Będzie czy nie będzie ambasador? Wydaje mi się, myślę, że będzie. Nie będzie, moim zdaniem nie pojawi i powinien zostać jak najszybciej z Polski wydalony i oczekuję zdecydowanych działań od pana ministra Radosława Sikorskiego w tym względzie, że skoro już powiedział, a i faktycznie, no, co było pewnym zaskoczeniem, że dosyć zdecydowanie zadziałał, no to teraz powie B i będzie kontynuował te działania, bo no, tu chodzi przede wszystkim o dobre imię Polski i Polaków. I bardzo dziękuję Państwu. Politykom z Michałem Gwardyńskim się od razu łączymy, przed MSZ wracamy. Michale, co tam się dzieje? Opowiadaj. Dziękuję. No, w tym momencie trwa skromna manifestacja, na której zgromadziło się kilkanaście osób ze środowisk skrajnie lewicowych. One oczekują na przybycie ambasadora Izraela po to, aby też powiedzieć mu prosto w twarz o kwestiach, które są związane z ludobójstwem w Gazie, które to jest akcentowane przez tych aktywistów, aktywistki, tudzież aktywiszcza, które zgromadziły się pod budynkiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Cały czas oczekujemy na przyjazd ambasadora Izraela. Komunikatu ze strony Ministerstwa Spraw Zagranicznych również jasnego na ten moment nie ma. Pamiętamy raptem kilkanaście dni temu podobna sytuacja, kiedy to został wezwany ambasador Federacji Rosyjskiej. On nie stawił się wówczas pod Ministerstwem Spraw Zagranicznych, zignorował to wezwanie, więc tak naprawdę nie wiemy, co przyniesie dzisiejszy dzień, co przyniosą najbliższe minuty. Przed godziną 10 konferencję prasową mieli pod siedzibą Ministerstwa Spraw Zagranicznych również posłowie suwerennej Polski Sebastian Kaleta oraz Jacek Ozdoba. Oni domagali się w sposób jednoznaczny, aby ambasador Izraela opuścił terytorium Rzeczypospolitej, mówiąc wprost, że jest on niegodną osobą do przebywania na terytorium Rzeczypospolitej, do bycia pośrednikiem w relacjach bilateralnych pomiędzy Izraelem a Polską ze względu na swoje skandaliczne zachowanie. O tym również mówił prezydent Andrzej Duda, że największym problemem w tych relacjach między Polską a Izraelem jest osoba ambasadora. To stanowisko również płynie z całego obozu Zjednoczonej Prawicy. Jesteśmy pod Ministerstwem Spraw Zagranicznych i cały czas czekamy na przybycie ambasadora. Michał Gwardyński, bardzo dziękuję za te relacje. Oczywiście przed MSZ będziemy wracać. Paweł Saturski, kolejnym naszym gościem, przewodniczący Związku Zawodowego Solidarność Taksówkarzy Zawodowych Miasta Stołecznego Warszawy, region Mazowsze. Dzień dobry panu, panie przewodniczący. Dzień dobry państwu. Wasza blokada już się rozpoczęła, czy nie? Nie, zaczynamy o 12 dzisiaj. Czyli nie zablokowaliście nigdzie ambasadora Izraela? Nie, jeszcze nie. Mhm. Jeszcze nie. Przeciwko czemu protestujecie? Dlaczego ta blokada w Warszawie ma mieć miejsce? No, protestujemy przeciwko naszemu życiu, godziwemu życiu. W 1995 roku ustalona stawka za przejechany kilometr w taksówce warszawskiej. Czyli ponad 28 lat temu. Ta stawka jest niezmienna. Chciałbym zauważyć, że pierwszy raz w cenniku warszawskich taksówek ta maksymalna kwota ustalona w 1995 roku pojawiła się w 2015, czyli po 20 latach.
W 2011 roku protestujący taksówkarze wywalczyli podniesienie stawki o 2 zł z kwoty 6 na 8 opłaty tak zwanej startowej i przejechanego pierwszego kilometra. Mhm. I wówczas pani przewodnicząca Rady, obecnie panująca dzisiaj również, pani Ewa Grupińska, obiecywała nam, taksówkarzom, że do tematu przejechanego kilometra taksówką w Warszawie wrócimy niebawem. Mija 13 lat i nic się z tym nie dzieje. Panie przewodniczący, ale w międzyczasie pojawiło się wiele firm, które udają taksówki. A? I tu jest też problem. No, nie wiem, czy samorząd warszawski chce oddać wizytówkę taksówki firmom aplikacyjnym. Do czego to będzie zmierzać? Wiemy, jakie niesie za sobą te firmy, jakie niosą za sobą niebezpieczeństwo. Mhm. Zarówno dla pasażerów, jak i dla wszystkich użytkowników ruchu drogowego. Tam są kierowcy, którzy nie mają prawa jazdy albo je kupili gdzieś tam na bazarze. Bardzo dużo przypadków takich. Pisały o tym media, pokazywała telewizja. Ludzie niewykwalifikowani, nie znający języka polskiego, nie znający naszej kultury. No nie wiem, czy to jest dobre. Zapotrzebowanie dzisiaj na taksówkę, również pisały o tym media, jest bardzo duże. Tylko na którą taksówkę? Czyli ja nie mam na tą, nie na tą aplikacyjną. Ale ja panu od razu powiem. Ja mam od lat swoją korporację stałą, z której usług korzystam. Zapotrzebowanie na taksówkę rośnie. Taksówkarzy tych tradycyjnych, tych bezpiecznych Polaków, taksówkarzy, brakuje. Bo jeżeli pracując dzisiaj półtorej... Ale ma pan świadomość tego, panie przewodniczący, że jest gro takich taksówkarzy, którzy normalnie pracują w korporacjach taksówkowych i odważnie używamy określenia korporacja, ale przy okazji sobie też gdzieś tam po godzinach w tych firmach na internet też dorabiają, tak? No tak, tylko nie możemy się dzisiaj dziwić, bo jeżeli znaczy, dzisiaj... Ja się nie dziwię, tylko pytam, czy pan ma świadomość stoimy, tego. Bo jeżeli dziś... Mam taką świadomość stuprocentową, natomiast jeżeli dzisiaj stoimy nad tą przysłowiową przepaścią, no to tonący łapie się brzytwy, prawda? No wiadomą rzeczą jest, że każda złotówka zarobiona zasila budżet domowy. I nie dziwię, i nie będę tutaj mówił, że ci taksówkarze robią źle, bo oni się ratują. Dzisiaj stoimy nad przepaścią, nad upadłością. Gro taksówkarzy, tych Polaków, odchodzi z zawodu. Szuka chleba w innej dziedzinie gospodarki. Przychodzą do autobusów, na ciężarówki, na tiry. To są zawodowi kierowcy. Często mający występowane prawo jazdy od góry do dołu. Mhm. Wczoraj na Radzie Miasta była dyskusja i zadaliśmy Radzie Miasta pytanie. Co kierowca w momencie, kiedy jest jakieś zdarzenie drogowe, w pierwszej kolejności powinien zrobić? Zabezpieczyć miejsce zdarzenia i wykonać telefon, powiadomić służby. Ja pana pytam, obywatel spoza obszaru Unii Europejskiej, nie znający polskiego języka, co on zrobi? Ja panu powiem. Ale to jeżeli mnie pan pyta, to ja panu chętnie odpowiem, bo wielokrotnie takie sytuacje widzę. Nagle, jeżeli dochodzi do jakiegoś, powiem szczerze, znaczy inaczej, tak żeby nie dramatyzować i państwa też od razu nie straszyć przed godziną 11, ale dość często takie powszednie obrazki są na ulicach Warszawy, kiedy dochodzi do tego przysłowiowego dzwona i to auto, które świadczy usługi przewozowe, stoi puste, bo kierowca daje długą. To właśnie panu chciałem powiedzieć. Właśnie tak bardzo jest. To jest co najmniej 50% takich przypadków kończy się takim zdarzeniem, o którym pan redaktor mówi. I teraz jest pytanie, znak zapytania, dlaczego? Przestraszył się, czy może nie ma prawa jazdy? A może jest wpływem narkotyków i czeka go kara za to? Bo takie przypadki też również mieliśmy. Ale już zejdźmy z tych aplikacyjnych przewozów, bo to nie o to dzisiaj toczy się walka. Dzisiaj się walka toczy o nasz byt, o byt naszych rodzin. Pan sobie wyobrazi, że odłożenie dwie uchwały obywatelskie złożone, pierwsza w 2022 roku, kolejna w 2023. Żądaliśmy tam zabezpieczenia przed opieszałością samorządu warszawskiego, panującego w Warszawie od 18 lat, żeby na następne 18 lat nas zabezpieczyło to, żebyśmy mogli sukcesywnie podnosić sobie stawkę za przejechany kilometr
w momencie, kiedy ta inflacja będzie rosła, kiedy koszty utrzymania gospodarstwa domowego czy firmy będą rosły, żeby się nie prosić znowu samorządu, żeby znowu nie wyjeżdżać na ulicę i nie strajkować, to chcieliśmy się zabezpieczyć. Chcieliśmy tą stawkę maksymalną podnieść o 100%, z 3 zł na 6. I to byłoby zabezpieczenie na kolejne kilkanaście lat. Natomiast dzisiaj wymagamy już tylko tego minimum, które musimy dostać. To już nie ma, my już nie prosimy, my już wręcz żądamy. 1 złotówkę z 3 zł na 4 zł. A z nową sesją, z nową kadencją Rady usiądziemy i będziemy rozmawiać. Ale od tej Rady jeszcze panującej do 30 kwietnia tego roku my wręcz żądamy, żeby uwolnili nam stawkę 3 zł. Tym bardziej, że litr paliwa 7 zł kosztuje. Już, tak jest. Mhm. Panie redaktorze, kiedyś, jeżeli ta stawka maksymalna, o której mówimy, 3 zł, weźmy sobie pod uwagę chociażby, nie wiem, cofnijmy się 5 lat wstecz. Były taksówki, które jeździły po złoty 80, mówimy o tych tradycyjnych taksówkach korporacyjnych. Po złoty 80, po 2 zł, po 2,40. I 2 korporacje MPT i Eletaxi jeździło po 3 zł. Wszyscy mieli pracy w brud. Pasażer decydował, jaką firmą chce jechać, jaką taksówką. Dzisiaj wszystkie te korporacje, te polskie korporacje, osiągnęły poziom stawki maksymalnej. Wszystkie jeżdżą po 3 zł. I teraz w momencie, kiedy samorząd uwolniłby stawkę, podniósł o tą złotówkę czy o 2 zł. Byłaby konkurencja na rynku też przy okazji. Tak, ale znowu byśmy wrócili do tego samego schematu. Bo nie wszystkie korporacje te tradycyjne podniosą stawkę. Niektóre zostaną przy kwocie 3 zł. Mhm. Niektóre podniosą się o 20 groszy, następne o 40 groszy. I wrócimy z powrotem do tego schematu, że pasażer chcący korzystać z bezpiecznej taksówki, bo cały czas mówimy o bezpieczeństwie w taksówkach, będzie miał możliwość wybrania sobie tańszej taksówki. Protestujecie. Jeżeli Rada Warszawy nie przyjmie waszych postulatów, to co? Protestujemy dalej. My już do ostatniej kropli krwi przysłowiowej. Coś, co kiedyś było wyznacznikiem taksówkarza, szczególnie w Warszawie, to była znajomość topografii z danych egzamin. To dalej obowiązuje, czy już nie? Niestety nie. Ustawa Lex Uber z 2019 roku zniosła obowiązek zdawania egzaminu z topografii miasta. Natomiast, no, ten temat powraca. Mhm. Ten temat powraca już tam w kuluarach ministerialnych słychać, że chcą powrócić do egzaminu z topografii miasta. Może nie tak szczegółowego, jaki był kiedyś, że kierowca powinien znać niemalże wszystkie ulice w Warszawie, ale przynajmniej te podstawowe adresy typu szpitale, ambasady, dworce. Bo dzisiaj wsiadamy do kierowcy aplikacyjnego, chcemy pojechać na plac defilat, a on się pyta, gdzie to jest, wbija w nawigacji. Paweł Saturski, przewodniczący Związku Zawodowego Solidarność Taksówkarzy. Był naszym gościem. Dziękuję panu. Dziękuję za moment państwu. Kolejny gość. Artykuł 224 Kodeksu Postępowania Karnego stanowi jasno, że osobę, u której ma dojść do przeszukania, należy przed rozpoczęciem czynności o tym fakcie poinformować. Obecny powinien być również świadek wybrany przez przeszukiwanego. Te przepisy zostały złamane. Nikt nie poinformował byłego ministra Zbigniewa Ziobry o planowanym przeszukaniu. Mam taki sam, jaki miałem, gdy byłem prokuratorem generalnym. I ten telefon jest w sekretariacie pana Bodnara i w innym sekretariatach prokuratury. I mimo to nie wykręcono do mnie numeru, który pozwoliłby wejść tym ludziom do domu w sposób cywilizowany, przez drzwi, bez ich wyłamywania jak złodzieje. Do tego faktu z rozbrajającą szczerością przyznał się neorzecznik prokuratury Przemysław Nowak. Nie kontaktowano się, jeszcze raz powiem, bo o to pan pytał w pierwszym pytaniu. Dlatego wiedziano, że to nie ma sensu, ponieważ przybyła za granicą. Prokuratura Krajowa nielegalnie przyjęta przez ministra sprawiedliwości Adama Bodnara nie widzi niczego złego w swoim zachowaniu, choć neoprokurator Przemysław Nowak przyznał, że przez pierwsze godziny na miejscu przeszukania nikogo nie było, co jest jawnym złamaniem prawa. Uczestniczył w tej czynności w domu ministra i jego pełnomocnik. Nie od samych, od 6, ale od godziny mniej więcej 9, taką mam przynajmniej informację, więc tutaj ta osoba
no, profesjonalny pełnomocnik ministra była obecna. Przez pierwsze godziny, podczas których nie było jeszcze pełnomocnika byłego ministra sprawiedliwości, agenci ABW zdewastowali drzwi, uszkodzili tynk posiadłości, zakryli monitoring domu, aby nie było żadnych dowodów z ich przeszukania oraz zabrali sprzęt elektroniczny dzieci lidera suwerennej Polski. Wchodzenie do teściów, gdzie są małe dzieci pana ministra, wywalanie drzwi bez wezwania. Ja przypomnę, że w przypadku pana Gawłowskiego mieliśmy sprawę korupcyjną rozpoczętą za czasów rządów Donalda Tuska. Był telefon do pana senatora Gawłowskiego. Była możliwość stawić... Przepraszam. Stosunki z Izraelem! Zerwać 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 stosunki z Izraelem! Szanowni Państwo, umówimy się w ten sposób, że konferencja prasowa odbędzie się za pół godziny o godzinie 11:15 w naszej sali, tutaj w MSZ-cie w środku. Dobrze? Nie jesteśmy w stanie nic powiedzieć teraz. Chcemy zrelacjonować tą rozmowę z ambasadorem Izraela, ale no nie możemy. Tak, odbyła się rozmowa i o tym chcemy Państwu powiedzieć. Nie damy rady. Nie damy rady. Tak, odbyła się rozmowa. Za pół godziny opowiemy o tym w naszym tutaj gmachu MSZ-u w sali medialnej. Zapraszamy. Na ludobójstwo! Nie ma zgody! Wiemy, czyli jednak ambasador Izraela stawił się, musiał jakimś bocznym wejściem do MSZ-u wejść. Najbliższa konferencja prasowa godzina 11:15, więc 19 minut plus 15 daje nam to 34 według szybkich obliczeń. Bardzo się cieszę, że zaproszenie przyjęła i jest naszym gościem. Niestety. Była już minister sprawiedliwości i niestety była prokurator generalna i niestety też sędzia w stanie spoczynku, Barbara Piwnik. Witam Państwa. Pani minister, pani sędzio, to co dzieje się teraz obecnie, nie będę nawiązywał do pana ambasadora. Wspominam pana ambasadora Szywa Hawajsa, inny to czas. Chyba każdy z nas. Zupełnie inny czas, zupełnie inny klimat, zupełnie inne nastawienie do świata i do Polski. To warto też przypomnieć, ja kiedy żegnałem ambasadora, pana profesora, posłużyłem się cytatem, który w głowie mi utkwił na zawsze. W meczu Polska kontra świat ja zawsze będę po stronie Polski. Natomiast w meczu Polska kontra Izrael ja zawsze muszę być po stronie Izraela. To tyle tylko, żeby nie... Wspomnienia. Wspomnienia i żeby na niwę polityki pani minister nie wpuszczać szczególnie tej międzynarodowej. To co dzieje się teraz, chociaż nie, pozwolę sobie jednak. Oskarżenia o antysemityzm, podobnie zresztą jak hołdowanie zasadowi i ustrojów, które są karane, czyli komunizmowi, faszyzmowi, to jest ścigane z urzędu. Pamięć narodowa też jest niby kodeksowo zabezpieczona, ale no, nie wychodzi to. Nie wychodzi wiele rzeczy. Słusznie pan redaktor zauważył, że są to kwestie ścigane. Ściganych może być wiele popełnianych przestępstw, a ja ciągle apelowałam też dawniej o to, żeby zmienić sposób edukacji społecznej, żeby małego obywatela wychowywać w szacunku dla prawa, konstytucji, praw innych. Zawsze powtarzałam, gdzie się kończy moje prawo, tam gdzie się zaczyna prawo innego człowieka. Miałam przez lata ogromną wiarę także w to, że sędziowie poprzez swój sposób sprawowania z urzędu będą odciskać piętno, tak bym to określiła, jeśli chodzi o społeczeństwo, żebyśmy wszyscy funkcjonowali inaczej. Myślę, że ten czas, który jest obecnie pełen napięć, wiemy wszyscy, co się dzieje blisko nas i co się dzieje coraz dalej, będzie to czas, który będzie od każdego z nas wymagał coraz więcej, jeśli chodzi o wzajemne relacje, o szacunek dla drugiego człowieka, o prawa innego człowieka i to, kto i w jaki sposób ma na straży
tych praw stać. Maksyma do Rolex jest wciąż żywa, natomiast teraz do tej maksymy ktoś dopisał jeszcze część dalszą, tak jak my to rozumiemy. Tak jak my to rozumiemy. Oczywiście prawo wymaga wykładni, prawo wymaga interpretacji, ale nie może się to wszystko sprowadzać do tego, że właśnie ja tak to rozumiem i nie podlega dyskusji. I dlatego mogę powiedzieć, że ze smutkiem obserwuję to, co się dzieje, bo zaprzestałam sprawowania urzędu z chyłku 2022 roku i mogłam jeszcze przez pewien czas pracować do ukończenia 70 roku życia, bo miałam to zagwarantowane, przedłużoną możliwość orzekania. Ale każdego dnia przez te wszystkie lata, od 78 roku poczynając, obserwowałam to, jak zmienia się prawo, ale także to, jak zmienia się sposób funkcjonowania, powiedziałabym ogólnie, prawników, bo to nie dotyczy tylko sędziów. Często mówiłam o tym, że sędziowie są nieodrodnymi dziećmi społeczeństwa, więc tutaj nie ma jakichś większych różnic, ale kiedyś wychowano mnie, nauczono wykonywania zawodu z poszanowaniem właśnie konstytucji, prawa, wszelkich prawidłowo ustalonych norm prawnych, ale także konieczność respektowania zasad etycznych wykonywania zawodu. I podjęłam decyzję o odejściu w momencie, kiedy doszłam do wniosku, że otaczający mnie świat nie jest już tym, który mnie jako sędziego także ukształtował, i tego, czego mogę wymagać od siebie, ale także od innych, którzy ten zawód wykonują, którzy bronią, którzy oskarżają, którzy uczą następne pokolenia, to już chyba jest inny świat, którego często akceptować nie mogłam. I to jest takie wytłumaczenie, dlaczego już jestem także byłym sędzią, a więc sędzią w stanie spoczynku. Obowiązują mnie te same zasady i ograniczenia jak czynnego zawodowo sędziego. To wynika także między innymi z zasad etycznych. No jasne, ale kiedyś ta etyka, to pani zaczęła od 78 roku, niech będzie. Bardzo dawno. Ja też nie pamiętam na przestrzeni lat, kiedy przyglądam się wymiarowi sprawiedliwości, chociaż nie, no, będę patrzył po roku 90, będzie prościej. Proszę bardzo, możemy. To po roku 90 żaden sędzia nie zabierał głosu przed wydaniem wyroku. Żaden sędzia nie bawił się w politykę. Żaden. A dzisiaj słyszę tak, jedno stowarzyszenie, drugie stowarzyszenie i my tutaj sobie, halo, to my ze stowarzyszenia takiego. I projekty ustaw. Zwrócił pan uwagę na bardzo istotne kwestie, ale ja też nie bez powodu nawiązuję do zasad etycznych wykonywania tego zawodu. Sędziemu wolno mniej, generalnie rzecz ujmując. A nie wszystko? Wolno mniej niż każdemu innemu obywatelowi. I to wcale nie znaczy, że jest ograniczony w prawach obywatelskich, tylko podejmując się wykonywania tego zawodu, musimy sobie zdawać sprawę z tego, że dla dobra społeczeństwa, dla prawidłowości wykonywania zawodu sędziego, pewne ograniczenia muszę sobie sam narzucić. I tutaj powiedział pan o tych zachowaniach noszących znamiona działań politycznych. Sędzia nie może należeć do partii politycznych, ale sędzia także, właśnie jeśli chodzi o te ograniczenia, nie powinien prezentować na zewnątrz takich zachowań, które mogą być przez obywatela odczytywane jednoznacznie właśnie jako te zachowania polityczne. Obowiązuje konstytucyjna zasada trójpodziału władzy, ale tam jest też taki istotny element zawarty. To jest trójpodział i równowaga władz, więc niech każda władza zajmie się tym, co do czego jest stworzona. Tak jest, co jest jej przypisane. I jeżeli mówimy o władzy ustawodawczej, pochodzącej z wyboru,
to tworząc przepisy prawa, to co jest domeną władzy ustawodawczej, musi ta władza pamiętać o każdym obywatelu i tym, żeby tworzone prawo było prawem służącym obywatelowi. A władza sądownicza, i to jest oczywiście ogromny obowiązek, ogromne obciążenie, ale jeżeli ktoś nie jest w stanie psychicznie podołać takiemu obciążeniu, to powinien zrezygnować z tego zawodu wykonywania, jeżeli go już wykonuje, albo nie ubiegać się o powołanie na stanowisko sędziego. Pani minister, ja nie będę krytykował, ale pani też próbowała dokonywać reformy wymiaru sprawiedliwości i wiemy, jak to się skończyło. Nie spotkało się z przychylnością. Dziwnym trafem, nie wiedzieć dlaczego. To żartuję oczywiście. Ale jak to jest? I nie chodzi mi o krytykę. Chodzi mi o takie, powiedzmy, trzeźwe spojrzenie na sytuację. Jeszcze parę miesięcy temu, parę lat temu, ci sędziowie, którzy stali ze świeczkami, z niczami i skandowali Konstytucja, dziś biorą udział w czymś, co z przestrzeganiem Konstytucji nie ma nic wspólnego. Całkowicie jest tego zaprzeczeniem. Konstytucja przyjęta, przypomnę, w 1997 roku. Konstytucja jak najbardziej lewicowa, prezydent lewicowy, sejm lewicowy i ta Konstytucja przeszła. Dzisiaj partia Lewica też bierze udział w gwałceniu tej Konstytucji, którą samą sobie stworzyła i napisała. Jak to się dzieje? Jak to jest możliwe? Czym jest dzisiaj ta Konstytucja? I w jakim prawem uchwała nabrała mocy ważniejszej, aniżeli Konstytucja, ustawa czy nawet rozporządzenie? I panie redaktorze, ze smutkiem muszę stwierdzić, że nie potrafię odpowiedzieć na pana pytanie, ale też, i niech to będzie odpowiedzią, niedawno publicznie w wywiadzie autoryzowanym przeze mnie zachęcałam polityków sprawujących dziś wysokie urzędy do tego, żeby zapoznali się tak naprawdę z zapisami Konstytucji obowiązującej, bo przez lata obserwuję, jak chętnie wiele osób woła Konstytucja i powołują się na Konstytucję, ale czasem mam wrażenie, że nigdy tej Konstytucji nie przeczytali. I podam prosty przykład. Zgodnie z Konstytucją wymiar sprawiedliwości sprawuje Sąd Najwyższy, sądy powszechne, ale już skracając, na pewno nie prokuratura. I jeżeli ja słyszę osoby w państwie naprawdę zajmujące bardzo istotne stanowiska, które mówiąc o potrzebie reform całego wymiaru sprawiedliwości mówią, a w tym zwłaszcza prokuratury, albo tym szczególnie prokuratury, to wtedy robi mi się przykro, bo co ma myśleć obywatel wykonujący różne inne zawody, nie znających prawa, choć obowiązuje domniemanie powszechnej znajomości prawa i nie można następnie w różnych sytuacjach mówić, ale ja nie wiedziałem, że jest takie podobnie prawo. Podobnie zresztą jak obowiązuje domniemanie niewinności. Domniemanie co warto niewinności też przypominać. Prokuratura jest organem ścigania i służy do tego, żeby stawiać zarzuty. Natomiast sąd jest od tego, żeby ocenić, rozstrzygać, czy te zarzuty były słuszne, czy niesłuszne. Może są okoliczności łagodzące, może ich nie ma. Generalnie to sąd decyduje o winie, tudzież jej brak. A skoro pan redaktor nawiązuje już do zasad, to ja bym jeszcze chciała przy tej okazji powiedzieć, że właśnie prokuratura nie sprawuje wymiaru sprawiedliwości, ale obowiązują te same zasady. Nie tylko domniemania niewinności, ale także bezstronności na przykład. I przez lata całe w swojej pracy starałam się egzekwować także, jeśli chodzi o prokuraturę, wypełnianie tej zasady bezstronności, a więc badanie, uwzględnianie okoliczności przemawiających zarówno na korzyść, jak i na niekorzyść osoby, która jest podejrzaną. Kształt prowadzonych postępowań, sposób, w jaki te postępowania są prowadzone i to, co następnie z tego, jakie informacje otrzymuje opinia publiczna, ma ogromne znaczenie dla poczucia bezpieczeństwa obywatela. Nie można obywatela wprowadzać w błąd, nie można wybiórczo, tak bym powiedziała, informować, właśnie tak jak pan przed chwilą nawiązał, do tych zasad, bo jeżeli będziemy mieć błędną informację i brak
choćby w programie nauczania szkół, ja już bym zaczęła od szkół podstawowych, średnich, elementów konstytucji, prawa, ale nie w, gdzieś to umieszczonego w jakiejś wiedzy o społeczeństwie czy czymś innym, tylko naprawdę uczmy prawa obywatela, żeby rozumiał wtedy, kiedy na przykład ktoś do niego o 6 rano zapuka, albo kiedy ktoś będzie oceniał i wypowiadał poglądy na temat jego odpowiedzialności, czy też braku odpowiedzialności, zanim zajmą się właściwe organy, żeby ten obywatel wiedział, jakie mu prawa służą. Mało tego, i to jest szczególnie istotne, żeby dziś obywatel wiedział, jak, w jaki sposób może i powinien korzystać z pomocy prawnej. Rozszerzenie dostępności do zawodu i wykonywanie dziś zawodu adwokata, radcy prawnego, to jest temat na oddzielną dyskusję. To ja błyskawicznie, dwa szybkie pytania. Kto dzisiaj jest prokuratorem krajowym? Nie ma pan łatwiejszego zestawu pytań. A można powoływać pełniącego obowiązki prokuratora krajowego? Jest to ogromnie skomplikowana materia, a tu bym nawiązała do tego, bo też słyszałam takie informacje i nawiązanie do tego, że kiedyś świętej pamięci prokurator Wasserman był też pełniącym obowiązki prokuratora krajowego i rzeczywiście tak było, tylko ja już bym nie chciała wracać do dyskusji związanych z tym, dlaczego pan prokurator Wasserman nie został powołany przez pana premiera wówczas na stanowisko prokuratora krajowego i jak to było następnie oceniane. Kiedy ja objęłam urząd ministra sprawiedliwości prokuratora generalnego, ta kwestia była już trochę przeszłą, ponieważ jeszcze wcześniej był pan minister Iwanicki i też tą problematyką się zajmował. Według pani minister, kto jest prokuratorem krajowym? I nie mogę wypowiadać takiego poglądu, bo za chwilę ktoś mi podejmie decyzję o wszczęciu postępowania dyscyplinarnego. Pięknie! No to w takim razie kolejne pytanie. Ale pozwolę sobie dodać jeszcze tyle, że sytuacja się skomplikowała jeszcze bardziej, bo ja opieram się i oczywiście mogę się opierać tylko na przekazach medialnych, że najpierw powierzono obowiązki panu prokuratorowi Bilewiczowi i że zrobił to minister sprawiedliwości, prokurator generalny. Później informacja była inna, że powierzył obowiązki pan premier. To by trochę zmieniało postać rzeczy. Tam jeszcze pan prezydent powinien coś zrobić. To już pomijając kwestię powierzenia obowiązków. Natomiast jeszcze jeden wątek, który jest też w tym istotny, że jeżeli pewne powołania związane były z decyzjami pana prokuratora Bilewicza, to jeżeli mówimy, że pan prokurator Barski nigdy nie był, to z kolei rodzi się kolejne pytanie. To jak ten, który nie był umocowany i nie był faktycznie prokuratorem krajowym, mógł powołać na stanowisko prokuratora prokuratury krajowej pana prokuratora Bilewicza? I to jest właśnie clue. A to jeszcze ale tu jest jeszcze jeden problem, bo pyta mnie pan o aktualnego prokuratora krajowego. Ja, mając teraz trochę więcej czasu, śledzę, powiedziałabym, wszystkie i na wielu kanałach telewizji przekazy z tego, co się dzieje w Sejmie, w komisjach śledczych, ale także obserwowałam te przesłuchania kandydatów, osób kandydujących na stanowisko prokuratora krajowego. I dobrze, że jednocześnie towarzyszyła temu informacja, że nie ma przepisów, które by regulowały właśnie taki tryb konkursowy. I zastanawiało mnie jako prokuratora, byłego prokuratora generalnego, ministra sprawiedliwości, to dlaczego o wyborze prokuratora krajowego ma decydować trzech adwokatów, jeden radca prawny, prokuratorzy byli tam w mniejszości. Mało tego, bo to casting był, pani minister, no to jest proste. Były prokurator generalny, zastanawiałam się też nad tym, przecież kiedyś podejmowałam decyzję, kto będzie prokuratorem krajowym ze mną współpracującym, kto będzie zastępcą prokuratora generalnego, kto będzie sekretarzem czy podsekretarzem stanu, i nie wyobrażam sytuacji, żeby ktoś mógł mi
zasugerować, czy też skutecznie wskazywać kandydata. Może nikt w to nie będzie chciał uwierzyć, ale chociaż byłam osobą spoza polityki, ówczesny pan premier Leszek Miller pozostawił mi pełną swobodę i możliwość decydowania, jeśli chodzi o dobór współpracowników, i nigdy tego nie naruszył. No i tak nostalgicznie trochę na koniec zabrzmiało. Szkoda, że sam premier Leszek Miller tak troszeczkę zmienił swój światopogląd i troszkę tak szkoda, że zmienił zdanie co do tego, co kiedyś miał zdanie i co, do czego sam kiedyś twierdził. Ale to już program to była moja subiektywna. A to nie, chyba nie ta rozmowa. Barbara Piwnik, bardzo dziękuję. Pani minister, na zaś, możemy się od razu tak z góry? Nie, dziękuję. Będziecie państwo jeszcze chcieli ze mną porozmawiać. Tak, bardzo. Dziękuję. Za dziś bardzo dziękuję. Była minister sprawiedliwości, była prokurator generalna Barbara Piwnik, a my zbliżamy się do godziny 11. Dobrego dnia i do zobaczenia wieczorem w Agorze.